Jeziorany Podcast 18. Wita was Andrzej Cymorek. I witam. I Rafał Niewiadomski. Nie wiem, kiedy my się zgramy, kurczę. Miałeś powiedzieć Rafał Niewiadomski. No tym razem się powstrzymałem, bo no chciałem cię przedstawić, ale pamiętam, ostatnio mi okrzaniłeś za to, więc tylko powiedziałem witam i oddałem ja ci już sam, ja już sam nie wiem, do czego dążymy w tym programie. Myślę, że sami Lakersi też nie wiedzą, do czego dążą, chociaż mam nadzieję, że tak. W tej chwili wiedzą, że już jest jasny kierunek obrany. Podczas ostatniego nagrania 17 odcinka jeszcze nie byliśmy pewni, czy to już jest czas na tankowanie, czy jeszcze nie. Minęły 3 tygodnie i już mamy w tej chwili chyba... mamy pewność, że to już jest ten moment, kiedy można tankować na maksa. I powiedz mi, Jędras, czy jesteś zadowolony z postawy drużyny w ostatnich tygodniach? Jestem bardzo zadowolony. W ostatnich 10 meczach 9 porażek. Wolałbym, żeby było 0-10. Ale wybaczaj mi to jedno zwycięstwo. Niech przegrywają wszystko jak ja leci. Mam bardzo podobne odczucia odnośnie tych ostatnich kilkunastu spotkań. Tutaj znalazłem sobie na Twitterze taką tabelkę, gdzie są statystyki z ostatnich 15 spotkań i wypadamy w tych statystykach fantastycznie, bo jesteśmy bottom chyba 2 albo 3 całej ligi, jeśli chodzi o efektywność ataku, efektywność obrony i różnice pomiędzy atakiem i obroną, więc naprawdę, tu szapoba. Robią robotę, do rotacji już się przebili zawodnicy z NBDL, albo nawet oni nie dostają minut, bo to już jest moment, kiedy moim zdaniem duże minuty powinien dostawać Bonga, a Bonga chyba z ławki się jeszcze nie ruszył w tym okresie. Natomiast no, tak jak mówisz, 1-9 w ostatnich 10 spotkaniach. No i teraz Jędras, kończymy powiedzmy, no, 6 miejsce od końca to jest takie mega hura optymistyczne założenie. Natomiast wydaje mi się, że tego 10 nie utrzymamy, że jeszcze kogoś tam przeskoczymy, jak Bóg da. Natomiast, no dobra, powiedz mi, czy ten miesiąc tankowania, miesiąc przegrywania, czy w ogóle nam jest potrzebny? Czy uważasz, że w tym drafcie, nie wiem, śledzisz w ogóle teraz marcowe szaleństwo, to co tam się dzieje za oceanem troszeczkę? Troszeczkę, nie jakoś namiętnie, ale jakiś tam mniej więcej pobieżny przegląd sytuacji mam, więc no wiadomo, z wiadomych względów się tym zainteresowałem. Myślałem, że już nie będziemy musieli przez najbliższe lata interesować się najlepszymi prospektami, no ale cóż, złożyło się tak, że jednak trzeba, no i tam no powiedzmy, że mniej więcej jakiś tam ogląd tego draftu mam najbliższego. No ja jak przystało na niedzielnego fana koszykówki uniwersyteckiej i wielkiego fana North Carolina, nie mam zielonego pojęcia, kto nawet gra w tej chwili w UNC i tak naprawdę poza Zionem Williamsonem i może kilkoma nazwiskami, które gdzieś mi tam się przetoczyły, to naprawdę tych gości nie kojarzę. Mam też swoje zdanie na temat tego, że Lakersi chyba... No jeżeli nawet jakimś cudem uda im się zdobyć pik wyższy niż miejsce, które zajmą, to stawiam dobrego iskacza, że oni ten pik przehandlują. Jeszcze nawet chyba przed draftem, bo wtedy ten pik będzie miał chyba dużo większą wartość niż po wzięciu jakiegoś tam zawodnika. I jestem wręcz tego pewien, bo nie wyobrażam sobie, LeBron nigdy nie grał z pierwszoroczniakami, a zawsze pełnili jakąś tam marginalną rolę w jego zespołach i chyba nie ma sensu. I to jest chyba jedyny pozytyw chyba z tego sezonu, że skoro faktycznie nie wchodzimy do playoffów, to cieszę się, że nie wchodzimy jako tam drużyna, która zajmuje 9 miejsce w konferencji, tylko nie wchodzimy zajmując tam miejsce dużo niższe i to jest pierwszy krok do tego, żeby wzmocnić się w przyszłym sezonie. A czy to będzie wybór zawodnika z pierwszej dziesiątki draftu, czy to, moim zdaniem, bardzo, bardzo mało prawdopodobne, czy to będzie jakiś deal, w którym ten draft pick zostanie użyty, no to myślę, że już tylko działa na naszą korzyść. I chyba nikt się nie spodziewał, że ten sezon się tak obróci, że będziemy dysponowali całkiem niezłym pickiem chyba w tym off-season, co? No to na pewno, ja się na pewno nie spodziewałem. No jest to taka drobna osłoda tego dramatu, jaki się rozegrał, no bo inaczej tego się nie da nazwać. No mimo wszystko, no fajnie jakby ci Lakersi ten wysoki pik gdzieś tam zgarnęli, bo będzie to jakiś drobny plus tego całego dramatu i cenny aset. No ja się z tobą nie będę zakładał, bo też myślę, że jest to prawdopodobne, że ten pik gdzieś poleci. W jakiejś wymianie. Chyba, że... Natomiast ciekawi mnie jedna kwestia. No. Chyba, że będzie to topowy pik, powiedzmy pierwszy, drugi albo trzeci. No myślę, że przy jedynce to chyba... To myślisz, że co, zostawiliby Zajona?
No właśnie, to jest dobre pytanie. To jest dobre pytanie. Sam chciałem je zadać. Powiedzmy, że Lakersi mają tego farta, kończą z pierwszym pikiem i jest do wzięcia Może Zion. Pytanie, ja jeszcze tylko czy... naszym słuchaczom powiem mniej No. więcej, jakie mamy szanse na Zajona. Więc w tej chwili, gdybyśmy skończyli sezon na Tak. 10. miejscu, mamy 3% szansy na Zajona. Jeżeli kończymy na 9., to jest 4,5%, na 8. 6%, na 7. Te procenty się troszkę zmieniły teraz, bo jest Memphis i Dallas na tym samym miejscu, więc są wyrównane. Natomiast jeśli dobrze kojarzę, to na 7. miejscu to Po jest 10 chyba. 7,5%, a 6. Aha. miejsce to już jest 9,5%. Natomiast bardzo fajnie te szanse wyglądają już na top 4, bo tam jest około 35% szans na to, że się dostanie kogoś w top 4. Oczywiście to są wciąż tylko szanse, tak? Nigdy nie wiadomo, jak to losowanie się potoczy. Natomiast i tu pierwszy raz pada w tym programie dzisiaj słowo kurczę. Jest 5 minuta, 55 Kurczę. sekunda. Kurczę, no gdybyśmy jakimś cudem tego, wiesz, jedynkę wylosowali. No ja jestem ciekawy, co by wtedy zrobili. No właśnie, pytanie takie, powiedzmy, że jest telefon tak z Pelikanów i tam po drugiej stronie słuchawki, kto tam jest, mówi, okej, damy wam Davisa, ale dajecie nam Ale co Zajona. myślisz, ale... Wymieniasz Zajona, ale... czy A zatrzymujesz wiesz co, Zajona? myślisz, że Lakersi odebraliby taki telefon po tym wszystkim, co się działo? Tak, szczerze odebrali, jasne, biznes jest biznes w tej chwili. No, z jednej strony tak, natomiast jak to hasło traktują inne zespoły, to sami widzieliśmy, że nie zawsze biznes jest biznes, że czasami lepiej mniej zyskać i oddać zawodnika do innego zespołu, niż wysłać go tam, gdzie jest najlepsza No oferta. właśnie. Już tak się nie raz działo w historii ligi. To nie tylko historie dotyczące jeziorowców. No właśnie. Oglądasz w ogóle Match Madness? Masz tam jakichś takich grajków, którzy zrobili na tobie jakieś tam w ogóle wrażenie? Czy olewasz ten Match Madness tak po prostu sobie oglądasz, bo oglądasz? Wiesz co, no nie jakoś pobieżnie też nie ma tyle czasu, żeby wszystko oglądać. Natomiast no, mam jakieś tam paru swoich faworytów. Przede wszystkim na wysokich patrzę, bo wydaje mi się, że taka jest chyba największa potrzeba Lakersów, zwłaszcza jak pooddawali lekką ręką tych, co mieli. Natomiast no tak wszystko powiedzmy z takim lekkim dystansem, ponieważ no, biorę pod uwagę tą ewentualność, że pik poleci. Natomiast mam takiego swojego faworyta. Gdyby jednak się zdarzyło tak, że Lakersi ten swój wybór w drafcie zachowają i będą wybierać gdzieś tam w granicach tego 10., 9., 8. miejsca, jest to wysoki gracz z Gonzagi, Brandon Clark. Jeden z najlepszych atletów w drafcie, jeden z najlepszych obrońców w drafcie. Bardzo efektywny, kończy wszystko z góry, co się da. W meczu ostatnim, w którym Gonzaga weszła do Sweet 16, wziął 30, bodaj 6 punktów na po prostu kosmicznej skuteczności 15 z 18 z gry. Czemu taki gość jest tylko gdzieś tam w granicach tego 10 czy nawet niższego piku? No bo jest dosyć stary jak na gościa z draftu, bo będzie miał niedługo 23 lata. Więc to jest taki zawodnik, powiedzmy, no, jego długoterminowy potencjał to jest powiedzmy znak zapytania. Nie wiadomo, czy on jeszcze ma dużo zapasu. Natomiast plus jest taki, że może w sumie od pierwszego dnia być zawodnikiem przydatnym i dla takiego zespołu jak Lakersi, którzy w sumie nie mają czasu, tak? Nie chcą już chyba, nie będą raczej chcieli kolejnego młodego długo rozwijać. Ktoś, kto z draftu może od razu pomagać od pierwszego meczu, wydawałby mi się taką chyba jedyną opcją realną, żeby gdyby Lakersi właśnie faktycznie zachowali ten pik. Dlatego temu zawodnikowi się przyglądam, polecam się przyjrzeć właśnie Brandon Clark z Podstawowe Gonzagi. pytanie. Czy rzuca trójki? Nie, w zasadzie to się zdarza mu. To jest też ciekawy No. przypadek, bo on trafił może 4 trójki w tym sezonie, ale generalnie to jest gość, który totalnie przebudował swoją technikę rzutu jakoś tak przed tym sezonem. I okej, na razie tych trójek za bardzo nie rzuca, ale poprawił skuteczność osobistych o ponad 12%, więc tu jakiś potencjał rzutowy ma niezłą technikę i wydaje się, że mógłby na przykład się, nie wiem, w tej kwestii rozwinąć, tak jak na przykład taki Al Horford, który też kiedyś nie rzucał trójek, a teraz po prostu jest w tym specjalistą. Więc nie rzuca, ale tak, ma potencjał w tej Czyli kwestii, nie jest, żeby czyli, być czyli nie jest przydatnym. takim drewnem, które nie wygląda na to, że się nie nauczy rzucać, powiedzmy. Nie jest bez talencie, jak najbardziej. Jest wydaje się gościem, który mógłby to zrobić. Teraz nie wiem, jesteś może fanem seriali? Oglądasz może jakieś seriale, na przykład Walking Dead?
Seriale raczej ostatnio, nie, raczej ostatnio nie Aha, tam oglądam. zawsze jak. Walking Dead nie oglądam. Znaczy kojarzę tylko z Ja tytułu, się, ale nie osta ja się widziałem ostatnio z nigdy. żoną zajawiłem strasznie na Walking Dead i tam zawsze pada takie. Trzy Aha. sakramenckie pytania padają za każdym razem, kiedy chcą kogoś przyjąć do swojej grupy. Czy ten ktoś zabijał Marlaków, czy zabijał ludzi i dlaczego zabijał tych ludzi? Więc myślę, że jak Magic Johnson będzie rozmawiał z zawodnikami potencjalnymi, nowymi nabytkami jeziorowców, to powinno paść przede wszystkim pierwsze pytanie, czy rzucasz trójki. No właśnie, ja się boję, czy on też teraz za bardzo skrajnie w tym kierunku nie pójdzie. Czy rzuca tak, pan jestem trójki? No przekonany, nie. że teraz znowu nie będzie brał. Ja sobie wyobrażać taką sytuację, bo wchodzisz na rozmowę o pracę i pyta się pan, czy rzucasz trójki. No nie, nie rzucam. Dziękuję, do widzenia. Zapraszamy kolejnego klienta. No, słuchaj, no może wydaje tak mi będzie, się, że tak, wydaje bo mi i się, tak że nie. po tym wszystkim, po tym fiasku, jakie mieliśmy w tym sezonie, w sensie, no ja wiem, kontuzje, wprowadzenie zespołu przez Luka Waltona i tak dalej. Natomiast, no nie oszukujmy się, no, brak trójek, brak zagrożenia na dystansie spowodował, że ta gra wyglądała jak wyglądała. I to ostatnio chyba Jerry West celnie wypunktował tutaj, że LeBrona powinno się obudować właśnie w taki sposób, otaczając go trójkowiczami. My tego nie zrobiliśmy, więc wydaje mi się, że. No my tego nie zrobiliśmy, my tego nie zrobiliśmy, no powiedzmy. Że wydaje mi się, że chyba jednak to pytanie, to wiesz, to czy ktoś rzuca trójki, czy nie, to będzie taką podstawą tego, czy dostanie angaż w jeziorowcach, czy nie, czy w ogóle będą rozmawiali z takim zawodnikiem. No na pewno, znaczy mam nadzieję, że taki element będzie, tylko tak jak mówię, mam nadzieję, że też znowu nie będzie to skrajność, ze skrajności w skrajność, tak? Tak jak w zeszłym off-seasonie zostało to trochę zlekceważone, tak teraz boję się, że Magic znowu będzie w drugą stronę przesadzi i będzie brał gości, którzy no, poza tym rzucaniem nic nie potrafią. Natomiast no, ja mam nadzieję, że tego dylematu nie będzie po prostu, że a konkretnie, że po prostu Lakersi pozyskają gościa za maksa. Już nie będzie za bardzo kasy, żeby myśleć na co wydać, chyba z tutaj jakichś takich braci roleplayerów. No i nie będziemy się zastanawiać, czy tutaj brać gości, którzy rzucają wtedy, czy nie rzucają. Po prostu będziemy brali za minimum tych, którzy będą chcieli przyjść. Natomiast co do tych trójek, to jeszcze jest jedna kwestia, bo też no, to, że Lakersi tych graczy nie pozyskali zeszłego lata, to jest jedna sprawa. Druga jest taka, że też trudno było przewidzieć, że ci, których mieli, zanotują taki regres, no bo weźmy pod uwagę, nie wiem, Kuzmę, Caldwella Pope, Harta, oni wszyscy się strasznie opuścili pod tym względem. Ale nawet. Kurczę, to też nie wyglądało tak źle latem, a teraz. No, ale nawet Reggie Bullock, który dołączył, jemu też te cyferki pospadały. No i tak mi się wydaje, że tu winny jest chyba cały system w ogóle w założeniu. No po prostu. No, w momencie, kiedy masz w dzisiejszej lidze, jak masz na parkiecie czterech zawodników, którzy nie rzucają nawet ze średnią skutecznością tych trójek ligową, no to nie ma racji bytu chyba w tej chwili. No, to wiesz, zespoły od razu inaczej przeciwko tobie bronią. I to, w czym jesteś słaby, to jest wypunktowane i bardzo mocno jest po prostu już wtedy ukazane, tak? Więc no mi się wydaje, że priorytetem na off-season to jest przede wszystkim praca młodych zawodników nad trójkami, bo to są młodzi zawodnicy. Brandon Ingram też pokazuje, że on też ma duży potencjał w tej kwestii. Lonzo Ball troszeczkę się poprawił. Myślę, że teraz przepracuje solidnie cały off-season. Jak już jesteśmy przy Lonzo Ballu, to tu muszę też zahaczyć o jedną rzecz, bo 2 czy 3 dni temu pokazał się taki raport odnośnie tego, że Lakersi są zaniepokojeni i badają, czy obuwie, w którym grał Lonzo Ball, mogą mieć wpływ na to, że on sobie tak mocno skręcił tą kostkę. Oficjalnie, nie wiem, czy pamiętasz kasus Granta Hilla, ale tam była taka sytuacja, że Hill grał w Filach i wówczas jak odniósł tą kontuzję i to mu się później babrało, to już nie pamiętam, który to był gracz, ale wydaje mi się, że takie słowa padły, że gdyby Grant Hill grał w Nike, to nic by mu się takiego nie stało, po prostu. I pewnie ta sama sytuacja może być teraz z Lonzo Ballem. No i po 2 dniach po tym raporcie pojawia się kolejny raport. Wczoraj w nocy, z soboty na niedzielę, Lonzo Ball troszeczkę namieszał na swoim Twitterze i Instagramie, bo tam się okazuje, że osoba, która była odpowiedzialna chyba za rozwój tej firmy BBB,
której zaufał zarówno ojciec Lonzo Balla, jak i Lonzo Ball. No to jest gość, który ma nieciekawą przeszłość, chyba przeszłość nawet kryminalną. Nie kryminalną, tylko po prostu siedział w więzieniu za jakieś tam machlojki. No i tym razem okazuje się, że brakuje $1,5 miliona w kasie BBB, Big Baller Brand, i tam no, nie wiadomo, prawdopodobnie cała rodzina Bolów się w ogóle odetnie teraz od tej firmy. No i na Instagramie, na Twitterze Lonzo Balla już zniknęły wszystkie reklamy związane z Big Baller Brand. Do tego Lonzo wrzucił zdjęcie swoje z hasłem, które promuje Nike LeBrona Jamesa. No więc to hasło It's just a dream until you do it, albo coś takiego, mówiące o tym, że to jest sen, dopóki tego po prostu nie zrobisz. I tam jest Lonzo Ball na zdjęciu, za nim oczywiście w koszulce Lakersów z łyżwą, która jest gdzieś tam dobrze widoczna. I to jest hasło Nike, więc to wygląda to tak, no właśnie sam nie wiem, czy ktoś mu, czy to jest zrobione przez jakiegoś kibica, czy tam przez kogoś, nie wiem, czy on miał chwilę nawet i usiadł przy komputerze, czy po prostu podesłało mu to już Nike jako taki ciekawy ten. I mówi się nawet o tym, że strony już są nawet dogadane, że Lonzo Ball generalnie preferował granie w Nike'ach, jeśli nie grał w butach BBB. Mówiło się też o tym, że preferował raczej kobasy i raczej lżejsze, niższe buty niż LeBrony, które były dla niego troszeczkę za ciężkie i toporne. No, nie dziwię się. Też wolę kobasy. Tak, tak, tak. Chociaż tą przyczepnością, powiem ci, różnie jest. No. Tak. No, sporo par butów ostatnio testowałem i powiem ci szczerze, że te nowe kobasy AD Exodusy mają strasznie słabą przyczepność. Jak je porównuję na przykład z Jordanami 30, trójkami, które udało mi się zdobyć, no to mam wrażenie, że w 30 trójkach można wyjść na lodowisko i się nie poślizgniesz, po prostu mają taką przyczepność. I no, jestem po prostu generalnie wielkim, wielkim, wielkim fanem. Natomiast powracając do Lonzo i do Nike, no prawdopodobnie strony są ugadane i na dniach ma być informacja, na dniach, w off-season ma być informacja o tym, że podpisuje kontakt z Nike. Nie wiadomo, jaka to będzie kwota. Na pewno swoje zrobił tutaj też chyba LeBron, jak i inni ludzie Nike, którzy mają swoje jakieś tam wpływy w Jeziorowcach. I jeszcze jedna fajna rzecz, o której chciałem powiedzieć, która dotyczy i która wypadła mi z głowy. Wypadła mi z głowy, bo po prostu nie wypadła. No. Leci mi w tle, leci mi mecz North Carolina. No i po prostu nie mogę się, jak typowy facet, nie mam podzielnej uwagi, tak? I gdzieś przez chwilę za mocno się skupiłem na meczu North Carolina, Washington i się zagadałem po prostu. Natomiast, no a, wiem, o czym chciałem powiedzieć. Nick DePaula, to jest taki gość, który siedzi w temacie butów, napisał, że Lonzo miał bodajże zaproponowany kontrakt przez Nike przed tym, jak został wybrany przez Lakersów, już, czy jak został wybrany przez Lakersów, to było $15 milionów przez 5 lat. Nie mówi się o tym, ile firma BBB zarobiła, natomiast jeżeli brakuje półtorej bańki, to wydaje mi się, że chyba są na minusie w tej chwili. I to są pieniądze, które Lonzo mógł spokojnie zarobić, a ich nie zarobił, więc myślę, że tutaj no, najwyższa pora, żeby te błędy naprawić. No i tak mam cichą nadzieję, że nie wiem, no być może będzie miało to lepszy wpływ na granie, na jego kontuzjogenność. Natomiast no, zakończę to takim tekstem, no, nie chcę mówić, nie wiem, czy preferować którejś tam firmy, która produkuje obuwie, tak? Natomiast tak jak było w przypadku Granta Hilla, Grant Hill końcówkę kariery, czyli wtedy, kiedy już był w Phoenix, kiedy już był zdrowy, no to zakończył grając w Nike. I chyba tu w tej kwestii więcej chyba nie trzeba aż nic dodawać. Nike to też obuwie, które jest wybierane przez największą ilość zawodników w NBA i no i wydaje mi się, że chyba jednak robią robotę. No mają pozycję hegemona, natomiast no, większość modeli się sprawdza i tym pozytywnym akcentem w kwestii obuwia i Lonzo sobie skończmy. Chyba, że masz coś do dodania? Zastanawiam się właśnie, w jakich butach grał Zion Williamson. tego prawda. Tak, tak, to były Nike model Kyrie Irvinga, natomiast tutaj Nike stanęło na wysokości zadania. Tego samego dnia, kiedy Zion rozwalił buta, przedstawiciele firmy razem z tym obuwiem polecieli do Chin, do fabryki Nike. Tam opracowali ten sam model obuwia, który został specjalnie wzmocniony. Zrobiono odlewy stopy chyba Ziona. I Zion teraz gra chyba w tym samym modelu, natomiast jest to model wzmocniony, więc tu już się nic nie powinno dziać. A myślę, że po przyjściu do NBA, no ciekaw jestem, z jaką firmą podpisze Zion tak swoją drogą.
bo duże pieniądze na niego będą czekały chyba z tytułu tego kontraktu. To myślę, że to będzie taki przełom jak przy okazji wejścia do ligi LeBrona Jamesa. No, to będzie duża sprawa, bo już teraz się mówi, że Zion to może być najlepszy właśnie młody zawodnik od draftu od czasów LeBrona, więc no, ale trudno mi sobie wyobrazić, żeby podpisał umowę z inną firmą niż z Nike. Nie wiem, z kim inny, No, kto jak nie Under Nike. Armour na przykład. Under Armour Aha. to jest firma, która rozwinęła się do tego stopnia, że teraz jak jest turniej NCAA, to chyba drugą firmą, która dostarcza ciuchy dla drużyn NCAA, to jest właśnie Under Armour. I oni mają bardzo mocno rozwinięty te swoje biura, Boże, no nie biura, Boże, wypadło mi słowo z głowy, te swoje laboratoria, w których testują różne ciekawe rozwiązania i naprawdę no, robią robotę, to trzeba im przyznać i są solidnym konkurentem w tej chwili dla no, Nike. W ogóle kto by pomyślał 5 czy 10 lat temu, że jakaś firma będzie w stanie zagrozić Nike w takiej kwestii. Nie będzie to na przykład Adidas. No ja jestem generalnie w szoku, że to się tak wszystko szybko toczy do przodu. Przecież już przy okazji Kevina Duranta tam były duże problemy z... No, generalnie chyba Under Armour wyłożył te same pieniądze co Nike i tylko przywiązanie Kevina Duranta do Nike spowodowało, że postanowił zostać. Natomiast dobra, myślę, że odejdźmy od tych tematów takich niedotyczących Lakersów. Wróćmy troszeczkę do tych tematów z Lakersami. Ukrzyżowaliśmy w zeszłym podcaście ukrzyżowaliśmy Luka Waltona za to, co robił jako trener. Myślę, że w tym podcaście możemy ukrzyżować kolejnych winnych, tak jak ten sezon wygląda. No i co, kogo masz tutaj na liście jako drugą po kolei osobę, którą byś ukrzyżował? Znaczy ja bym też właśnie, bo tak sobie potem myślałem, jak trochę żeśmy tego Luka spalili na stosie. Ja też nie chciałem, żeby to tak brzmiało, że my obwiniamy tylko Waltona zawsze za całe zło, bo to nie jest tak, że Walton sezon położył, no on był jednym ze słabszych elementów. Ale na to zebrało się więcej czynników. No, pierwszym czynnikiem no, na pewno trzeba wymienić Magica i jego decyzje personalne, zarówno te letnie, jak i później transfery i wreszcie cała ta sprawa, saga z Davisem, która totalnie zabiła morale w zespole i w sumie no, postawiła krzyżyk na tych rozgrywkach. Ja bym rozgraniczył dwie rzeczy. Powiedziałbym tak, że ruchy personalne Magica latem oraz coaching Waltona No. to były przyczyny, dla których Lakers w momencie kontuzji Waltona mieli bilans 20-14, a nie 24-10 na przykład, albo W jeszcze sensie lepiej. LeBrona. Natomiast tak, w momencie kontuzji Aha. LeBrona Lakers byli na czwartym miejscu zachodu, a no myślę, że gdyby z trochę lepszym coachingiem i z trochę lepszymi ruchami personalnymi latem, to po prostu byliby gdzieś tam już w samej czołówce. I to były te takie przyczyny dwie, dlaczego Lakersi nie byli wyżej. Natomiast to, co zabiło szansę Lakersów na playoffy, no to były kontuzje przede wszystkim i saga Davisa, która, no tak jak mówię, wyssała totalnie morale z tego składu i po prostu zespół się posypał wewnętrznie. No i po prostu sobie już nie poradził z tym. No, wszystko się rozpadło, no i teraz po prostu wszyscy chyba tylko czekają, żeby tylko mogli się do domu porozjeżdżać, do domów, bo naprawdę już nie ma co zbierać z tego sezonu. Więc no takie bym powiedział dwie grupy winnych. Nie wiem, jak ty na to No patrzysz. ja mam podobnie, chociaż widzę tutaj, że nastroje są jednoznaczne, jeśli chodzi o Magica Johnsona. No, wszyscy mają go za idiotę i mają duże pretensje do niego o to, że na przykład podjął decyzję o wymianie D'Angelo Russella. Natomiast ja mam swoje zdanie na ten temat i powiem szczerze, że ja nie mam problemu z tym, że D'Angelo Russell poleciał. Naprawdę, mamy LeBrona. I to jest bardzo dobra sytuacja wyjściowa. Jak ona dalej zostanie rozstrzygnięta, no to zobaczymy. Natomiast dla mnie większym problemem było podpisanie Mozgowa i podpisanie Lou Alladenga. I to jest tutaj należy szukać tego, że spieprzono tak naprawdę tą przebudowę w Jeziorach. Bo no nie oszukujmy się, gdyby nie podpisano tych dwóch gości, to Lakersi w tej chwili prawdopodobnie mieliby całą młodzież, którą mieli, plus LeBrona, plus jakiegoś tam takiego grajka pewnie, no chyba, że wcześniej poszedłby jakiś deal, ale ta sytuacja byłaby dużo lepsza. Natomiast do dzisiaj nie rozumiem, po co podpisano Luola Denga i Mozgowa za takie pieniądze. Nie zrozumiem tego chyba nigdy
I to jest moim zdaniem coś, co nas mocno utopiło. Natomiast to, co zrobił Magic Johnson, to były ciężkie decyzje, podjął je i w tej chwili jest palony na stosie głównie za D'Angelo Russella i za Juliusa, no, za Juliusa Randla też. Natomiast to jest osobny rozdział, który zaraz przedyskutuję. Natomiast jeżeli chodzi o D'Angelo Russella, wydaje mi się, że trzeba było to zrobić. I D'Angelo Russell to jest świetny przykład na to, dlaczego nie warto póki co już dać w odstawkę Lonzo Balla. Bo dla wielu kibiców Lonzo Ball już jest bustem. Natomiast moim zdaniem ma dużo większy upside niż D'Angelo Russell, który był w jego wieku w tym momencie. I to jest też bardzo ważna rzecz, bo to samo zrobiło kiedyś bodajże Phoenix Suns. Czy Dallas, które nie doceniło Steve'a Nasha. Jak to było? Steve Nash był draftowany przez Phoenix Suns i Phoenix Suns chyba nie. Tak, potem odszedł do Dallas, a potem wrócił do Tak, Phoenix. i Dallas chyba uznało, że on nie jest wart tak dużych pieniędzy i Tak, zrobiło tak, tak. totalny błąd, a on miał jeszcze, no, to wciąż był stosunkowo młody zawodnik. I wydaje mi się, że pozycja point guarda w lidze NBA to jest taka pozycja, gdzie zawodnicy bardzo często najpóźniej dorastają. I ja myślę, że warto dać czas Lonzo Ballowi. I to jest tylko kwestia czasu, kiedy on wejdzie na ten wyższy poziom i tyle. No. Po prostu ja rozumiem kibiców, znaczy, śmiać mi się chce po prostu z tego, że z jednej strony ma się pretensje do zarządu o to, że poszedł deal D'Angelo Russella, a z drugiej strony żąda się teraz od nich, żeby najlepiej zrezygnowali już z Lonzo Balla, bo nic z niego nie będzie. Tak? Więc totalnie nie rozumiem tego zachowania i apeluję tutaj do kibiców, bo do hejterów to nie ma co apelować, bo to nigdy nie przynosiło jakiegokolwiek efektu. Natomiast do kibiców apeluję, żeby jeszcze dali czas Lonzo Ballowi. Bo może być z niego naprawdę świetny grajek i sądzę, że będzie. Wręcz jestem przekonany, że będzie, że i ominą go kontuzje. Natomiast drugim zawodnikiem to jest Julius Randle, którego omawialiśmy. No i ostatnio właśnie pojawił się raport mówiący o tym, że Luke Walton chciał, żeby Julius Randle i Brook Lopez zostali w Lakers. No i co ty na to? I to jest dla mnie taki kamyczek chyba do ogródka Magica Johnsona, którego ciężko będzie mu się chyba pozbyć z tego ogródka. Co ty na to, powiedz mi? No ja też nie wiem, czy to nie było też tak, że te informacje akurat nieprzypadkowo teraz wyciekły, czy to przypadkiem nie było właśnie ze strony Waltona te informacje. No Luke wie, że jest już na wylocie i może chciał też troszeczkę się w mediach Wybronić. obronić. No to trochę dziwnie to brzmi, biorąc pod uwagę, że Walton też średnio korzystał z tej dwójki. Przecież długo trzymał Randla na ławce, kiedy Julius grał no, naprawdę najlepszy basket w karierze. Brook Lopez też nie był zadowolony ze swojej roli, grał tam 20 parę minut i tam sporo było plotek, że nie za bardzo podoba mu się, jak jest wykorzystywany. Więc no wierzę, że Walton chciał ich zatrzymać, no bo to byli mimo wszystko dobrzy gracze, ale to też bym nie przesadzał w drugą stronę, bo mimo wszystko on sam z nich też nie korzystał tak jak na przykład jakbyśmy chcieli. Sporo było na ten temat narzekania. No mi bardzo szkoda Lopeza przede wszystkim, bo Randlowi trzeba by było dać no, duży kontrakt długoletni, bo on by nie został na takim kontrakcie w Lakersach, jak dostał w Pelikanach. On chciał już na pewno dłuższą umowę. Nie jestem pewien, jak on by tutaj pasował na dłuższą metę, zwłaszcza, że on teraz znów wrócił, wprawdzie gra świetnie w ataku, ale wrócił też do tej swojej wersji gry, gdzie kompletnie nie broni w tym sezonie w Nowym Orleanie. Natomiast Lopez się świetnie wprowadził w Milwaukee. No, przede wszystkim gra za grosze. No, 3,5 miliona dolarów to jest tyle, co dostał Beasley w Lakersach. Rozciąga obronę, broni kosza i naprawdę no, kogoś takiego bardzo Lakersom brakowało w tym sezonie. Na pewno żałuję, że jego nie udało się No się, zatrzymać. Brook Lopez to jest taki protoplasta centra w dzisiejszej lidze, który ma wszystko to, co mieli starzy centrzy, czyli warunki fizyczne. Natomiast gra chyba jak taki 3 and D, czyli praktycznie broni i rozciąga ofensywę, co w Tak. ogóle śmiesznie wygląda, bo jak patrzyłem na niektóre mecze Milwaukee, jak on sadzi te trójki z 8 czy z 9 metra, No, dokładnie, nawet po kary. koźle, jeszcze po step backu, nie mam pytań po prostu. To świetnie się ogląda, kiedy robi to taki gigant i to jest no, niesamowite. On zawsze go szanowałem za to, że miał taką miękką kiść i oglądanie go w Jezioranach było naprawdę czymś miłym, bo dużo fajnych rzeczy robił. No i
Generalnie smutno mi, że go nie ma, natomiast cieszę się, że jest Miliuki, bo tam znalazł chyba idealne miejsce dla siebie. I życzę Miliuki, żeby awansowali do finałów NBA, bo po prostu życzę Tak. im tego. No. No dobra, no to co? To myślisz, a jak ci się wydaje, powiedz mi, czy jest w ogóle szansa na to, że Lakersi, czyli Jenny Buss, dojdzie w pewnym momencie do wniosku, że chyba z Magica i z Pelinki trzeba zrezygnować, czy myślisz, że jednak ona da im więcej czasu? Nie tylko, że da im czas po prostu na czas trwania całego projektu pod nazwą LeBron? Czy jest tak możliwa, jest taka możliwość, że na przykład po tym off-season stwierdzi, że panowie, dziękuję wam bardzo? Znaczy, no, pytanie brzmi przede wszystkim, czy sama Ginny nie jest problemem, bo nawet jak im podziękuję, to kogo, kto, jak się boję, kogo na ich miejsce sprowadzi. Ja Ginny zdecydowanie nie ufam i nie ufałem jej jeszcze, jak toczyła wojnę z bratem. Więc to jest pierwsza kwestia. Druga kwestia jest taka, no, odpowiadając na twoje pytanie, no myślę, że to jeszcze jest za wcześnie na takie ruchy, jednak weźmy pod uwagę jedną rzecz. Ginny zna się z Magiciem długie lata, można powiedzieć, że dorastali razem. Ma do niego wielkie zaufanie w kwestiach koszykarskich i sądzę, że w tym momencie ona cały czas w niego bardzo wierzy, więc myślę, że jeszcze musiałby Magic dużo spierniczyć, żeby Ginny w niego zwątpiła. Myślę, że jeżeli ktoś tu w międzyczasie jeszcze poleci, to jakiś kozioł ofiarny, jak na przykład Pelinka, może nie zostanie. Natomiast myślę, że jeszcze sporo wody w Wiśle upłynie, zanim Ginny zdecyduje się Magica no, ze stołka zepchnąć. Zresztą no, poczekajmy jeszcze do lata mimo wszystko. Bądź co bądź, od początku było mówione, że tutaj plan jest taki, żeby pozyskać te dwie gwiazdy do 2019 roku, więc teoretycznie to ciągle jeszcze jest sprawa otwarta. Ciągle czekamy do tego lata i wtedy się okaże w sumie, czy ta wizja Magica się sprawdzi, czy nie. No na razie jest sporo powodów, by w niego wątpić oczywiście, no ale mimo wszystko ja się wstrzymam jeszcze z tą ostateczną decyzją. Myślę, że Ginny też co najmniej do tego lata, bo ono sporo powie o tym, kto rządzi teraz organizacją i czy jest to człowiek na Mnie właściwym też miejscu. ciekawi to, jak Lakersi będą postrzegani przez wolnych agentów. Czy ich nie odstraszy cały ten to, co się działo, powiedzmy, przy okazji Antonego Davisa. Chyba D'Angelo Russell ostatnio to skomentował tak, że Lakersi to jest taka organizacja, która cię wytransferuje i nie będzie miała z tym żadnego problemu. I tak zaczynam się zastanawiać, czy to może nie mieć wpływu na decyzje niektórych. Tu się nie zgodzę z Russellem. Każda organizacja jest taka. Każda organizacja, jak ma dobry deal, to cię wytransferuje. To nie jest tak, że Lakersi są ci źli. Wiemy, jak Boston traktował swoje gwiazdy, tak? Nie miał żadnego problemu z tym, żeby ich wydealować przy najbliższej, najbliższej możliwej okazji. Natomiast no, zastanawiam się, jaki będzie miało, czy będzie miało to wpływ i jaki będzie miało to wpływ na decyzje tych wolnych agentów. Czy może ich to odstraszyć? A powracając do tematu Jenny Buss, naszych generalnego menadżera, to tu się jeszcze tak zastanawiam, bo ostatnio wyszły na jaw taśmy dotyczące sprawy. Tam generalnie chodzi o. W tle pojawiły się nazwiska właściciela Clippersów, Jerry'ego Westa, i no tam wychodzi na to, że pomiędzy tymi organizacjami są duże tarcia, jest duża rywalizacja i po pierwsze niewykluczone, że Lakersi po sezonie bodajże 2022-2023 opuszczą halę Staples Center. No tam było coś takiego, że właściciel Clippersów chciał zbudować sobie halę, swoją własną halę, tak. Przyciągnąć kibiców i na tej hali zarabiać. Natomiast no, te biznesy to są takie naczynia połączone i to nie jest takie łatwe, żeby sobie... Dużo łatwiej kupić, zostać właścicielem drużyny NBA, natomiast dużo trudniej wejść w cały ten rynek, jak się okazuje, w Los Angeles, ponieważ tam wszystkie kluby są ze sobą połączone, w sensie kluby baseballowe, hokejowe i tak dalej, i tak dalej. I tam jest sieć powiązań i ludzi, którzy podejmują pewne bardzo ważne decyzje. I suma summarum chyba nie pozwolono wybudować tej nowej hali Clippersom. Natomiast Lakersi wpadli na pomysł, żeby odrestaurować halę Greater Western Forum i powrócić do niej po tym okresie. Jak ty to postrzegasz? Chciałbyś, żeby Lakersi wrócili do forum?
Pytanie, po co się w ogóle z niego wynosili Wiesz co, no ja... w pierwszej kolejności, jeżeli kto tam wrócił. Nie wiem, czy ta hala się już sypała, czy Nie, jak nie, to nie. było? Tam po prostu chodziło o to, żeby stworzyć nową, większą halę, która miałaby więcej kibiców, która tam był bardzo perspektywiczny teren, bo wówczas, kiedy budowano halę Staples Center, ona była w takim miejscu, gdzieś tam dookoła nie za wiele się działo, natomiast dzisiaj to już jest takie centrum rozrywkowe i tam naprawdę się dużo dzieje. Natomiast Lakersi są chyba współwłaścicielem hali w hali Forum, a jeżeli nie są współwłaścicielem, to konsorcjum, które jest właścicielem hali, jest współwłaścicielem Lakersów. Jakoś to jest tak połączone. I generalnie po remoncie tej hali Lakersi mogliby chyba zbudować. Powiem tak, oni pewnych rzeczy nie mogą zrobić w Staples Center i są ograniczeni, jeśli chodzi o terminarze. Bardzo często muszą grać. No, to zawsze jest trudniej halę dzielić z Tak. trzema klubami, na przykład, niż mieć swoją halę na wyłączność, gdzie możesz sobie zbudować własne muzeum, gdzie możesz sobie swoje restauracje powciskać, gdzie możesz mieć obiekt tylko i wyłącznie dla siebie, a w międzyczasie wciskasz tylko koncerty i tak dalej. Do tego, no, tak czy siak, jest to taka decyzja. No, może troszeczkę dziwna, natomiast z tego, co się orientuje, Lakersi mogą na tym dużo zyskać, tak? Bo zyskają swoje miejsce. Jest to taki, byłby to taki przytyczek w nos dla właściciela Clippersów, który pokazałby mu, że patrz, no, ty nie dostaniesz pozwolenia, bo nie. Natomiast nas stać na to, żebyśmy sobie wrócili do Forum, żebyśmy mieli własną halę, a ty się bujaj cały czas w Staples Center i dziel sobie tą halę, wiesz, z kim tam chcesz, nie? Poza tym wiem, że podobno to zakrywanie banerów mistrzowskich Lakersów bardzo się nie spodobało nie tylko właścicielom Lakersów, jak i ludziom związanym z organizacją, że no to jest takie troszeczkę śmieszne, że okej, dzielisz sobie tą halę, natomiast jeśli nie masz swoich banerów, no to albo nie powalcz, żeby się mógł zawiesić, albo postaraj się, żeby one były, a nie po prostu chowaj nasze, tak? Chociaż z drugiej strony, gdybym patrzył na to przez pryzmat Clippersów, pewnie inaczej bym tą sytuację postrzegał i niewykluczone. No właśnie, tutaj teraz się też pojawia osoba Doka Riversa, bo pojawiły się plotki, że Lakersi być może chcieliby wyciągnąć Doka Riversa z Clippersów. Wierzysz w taką plotkę? Tak, wierzę, że faktycznie chcieli, bo sporo razy ona się pojawiła z kilku różnych źródeł i ma to jak najbardziej sens, bo River wydaje mi się kandydatem, który no, do tych obecnych Lakers byłby odpowiedni i też widzę Magica, widzącego w nim, że tak powiem, takiego dobrego kandydata. Myślę, no, nie powiem, ucieszyłem się, bo trochę się boję, co to będzie z poszukiwaniami nowego coacha latem. Pamiętając doświadczenia ostatnich lat, różne decyzje, już choćby z Byronem Scottem na czele. I taki Rivers to byłby taki no, bezpieczny wybór. I wydaje mi się, że człowiek, który by no, dał radę, powiedzmy, jakoś ogarnąć szatnię z LeBronem Jamesem, dałby radę ogarnąć całą tą presję medialną związaną z trenowaniem klubu Lakers w LA. No i dałby radę znieść presję pracy pod okiem Magica właśnie. No ale no cóż, no, tak jak mówię, wierzę w plotkę, no, ale szybko została ona ucięta, raczej nic z tego nie będzie, Rivers zostanie w Clippersach. No i szkoda, bo to byłby dobry kandydat Aha. według mnie. Ja myślę, że Ballmer by do tego nie dopuścił. Po pierwsze, Rivers ma świetny No. sezon. No generalnie, praca Riversa. Można było mieć pretensje do Riversa o to, że nie zdobył, nic nie osiągnął z drużyną, kiedy był tam Chris Paul, Blake Griffin czy Jordan. Natomiast tam faktycznie zabrakło niewiele, żeby coś tam ugrać. Oni też mieli pecha, że trafili na okienko Golden State Warriors, więc tak. Tak, też kontuzje mieli. Natomiast ten sezon pokazał, że Doc Rivers jest naprawdę świetnym trenerem, tak? Bo wszyscy go postrzegali przez pryzmat Bostonu i tego, co osiągał z drużynami, gdzie miał dobrych zawodników. Natomiast w tym momencie to, co się dzieje w Clippersach, wiesz, no tam strasznie duże rotacje zawodników, praktycznie w każdym meczu dysponują innymi zawodnikami, i nagle się okazuje, że potrafi wyciągnąć najlepszy sezon z weterana, który siedzi na ławce, potrafi wcisnąć do rotacji zawodników, którzy byli wszędzie pomijani, oni robią robotę. Do tego nie ma też problemu z tym, żeby pierwszoroczniacy odgrywali jakąś tam rolę.
No i Clippersi to dla mnie to jest taki czarny koń tego off-season. To może być naprawdę topowa drużyna w przyszłym roku. No oczywiście wszystko rozbije się o to, kogo pozyskają, tak? Natomiast nie wierzę w to, żeby Steve Ballmer puścił Doka Riversa. Choć z drugiej strony, i tu jest w ogóle ewenement, gdyby na przykład Lakersi mu zaproponowali wybór w drafcie, Lakers są stać na tak głupią decyzję, natomiast wiesz, nie zdziwiłoby mnie to, no. Co byś powiedział na to, gdyby faktycznie zaoferowali wybór w tegorocznym drafcie na przykład za... Nie, w ogóle nie. Nie idźmy tą drogą. Ja mam lepszą propozycję. No dawaj. Ballmer da Lakersom Riversa, a Lakersi w zamian pozwolą Clippersom zasłaniać ich banery. Uczciwa wymiana, prawda? No tak słabo, ale wiesz. Ale jakiś tam kierunek zawsze lepszy. Nie, jak najbardziej... Wiesz co, jakiś pik w przyszłości, nawet w tej pierwszej rundzie, no za dobrego pewnego trenera, kurczę jak Rivers, no to byłby powiedzmy do przełknięcia, ale taki pik z loterii, no to nie, to już byłoby zdecydowanie za dużo. No Rivers jest fajnym trenerem, no ale to nie jest cudotwórca, to nie jest gość, który aż tak byłby, nie wiem, ponad resztę konkurencji, żeby faktycznie oddawać za niego tak cenny aset. Więc to by, myślę, była przesada jednak. Pik z tegorocznej loterii nie. Ja się cały czas zastanawiam, no dobra, a masz takich swoich kandydatów, którzy jeszcze byliby w stanie to ogarnąć? Trenerskich? No z tych wolnych to tak trochę słabo. Nie za wielu widać. To też trzeba poczekać do off-seasonu, może ktoś się zwolni. Mnie cały czas boli myśl, że rok temu wolnym agentem był Budenholzer, który poszedł do Milwaukee. No szkoda, że wtedy nie było takiej sytuacji, bo kurczę, to jest jeden z elita w tej chwili. To, co zrobił z Milwaukee zresztą, to widać gołym okiem, jaki efekt. Tak, tylko przypomnij sobie rok temu, tak. Co mówiło w ogóle nazwisko Budenholzer komukolwiek? Nic. Gdyby taki gość trafił do Jeziorowców na ławkę, wszyscy by się pukali w głowę, bo pytaliby się, kim jest ten Budenholzer. Nikt go nie zna. No to wiesz, on miał dobre lata z Atlantą. Tylko pytanie, czy on też osobowościowo charakterem by ogarnął całą tą presję, bo to jest taki w sumie ważny element pracy trenera w Lakersach, bo sam warsztat to jedno, ale druga sprawa to autorytet, charakter. No to jak sobie człowiek radzi z presją, no bo to naprawdę nie jest łatwe środowisko, LeBron, Magic, Lakersi. Natomiast jeśli chodzi o obecną sytuację, to gdzieś tam czytałem jakieś plotki, że Lakersi nawet gdzieś tam węszą w kręgach NCAA. Możliwe, że też nie są zadowoleni, jeśli chodzi o dostępną pulę trenerów na rynku i kto wie, czy gdzieś tam nie będą szukali wśród tych głośniejszych nazwisk w koszykówce uniwersyteckiej, także to by było ciekawe rozwiązanie, ale no bardzo ryzykowne, bo to bardzo różnie bywa z tym trenerami, którzy zmieniają NCAA na NBA. Ja nie przypominam sobie takiej sytuacji, żeby któryś z trenerów zrobił coś wielkiego w NBA po przygodzie w NCAA. To są w ogóle... Stevens? Tak? Z Bostonu. Brad Stevens to jest taki przykład, no, chyba jedyny, który... Tak, on był chyba, on w Butler był chyba trenerem, tak? Jeśli dobrze pamiętam. Tak, ale Brad Stevens na swoją drogą, no co on osiągnął z tym Bostonem póki co? No, mistrzostwa jakieś? No to wiesz, trudno. No mistrzostwa nie miał, ale też nie miał ewidentnie do tego składu. No fakt faktem osiąga wyniki w sumie co roku lepsze niż sugerowałby talent, jaki posiada w składzie, no i dobrze prowadzi ten Ale zespół, widzisz, ale to wszystko, który się ale to wszystko było tak do tego sezonu, a w tym sezonie w Bostonie się wszystko posypało jak domek z kart. Oni nawet nie będą mieli chyba przewagi parkietu w pierwszej rundzie i niewykluczone, że wypadną po tej pierwszej rundzie, więc mając tak naprawdę już wszystkich zawodników, wiesz... Miejmy nadzieję. No nie, no ja nawet Bostonowi nie życzę źle, no bo lubię czasami pooglądać ich w grze. No taki mam charakter, że ja zawsze wolę kibicować za kimś niż kibicować przeciwko komuś. Natomiast, no, tak patrzę na to neutralnym okiem, to Brad Stevens za ten sezon, nie wiem, no nie oglądałem Bostonu jakoś tam masakrycznie dużo, ale no, jak dla mnie to jest fatalna robota, jeżeli z takim zespołem osiągasz taki bilans na takim wschodzie i no ja myślę, że playoffy dużo zweryfikują, ale mogą być problemy i nawet bym się nie zdziwił, gdyby się okazało, że wypadną po pierwszej rundzie, to nie zdziwiłbym się, gdyby się okazało, że Brad Stevens będzie bez pracy po tym sezonie. Może tak być, natomiast tak sobie myślę, że Stevens, gdyby taki trener był wolny,
Tak sobie przypomniałem, jak w sumie twórcą takiej potęgi Lakers był przecież Celt, bo to przecież był z tego czasu Bill Sharman, który został zatrudniony w Lakersach, odmienił los tej organizacji najpierw jako trener, a potem jako menadżer. I to od niego zaczęły się w sumie dobre czasy. Co trochę zabawnie brzmi w kontekście obecnego stanu Lakersów i tego, że generalnie klub jest bardzo, bardzo hermetyczny i nie dopuszcza ludzi z zewnątrz. Zapominając trochę, że ten człowiek z zewnątrz był w sumie ważnym elementem ich potęgi. To taka dygresja. Natomiast to do Stevensa, no to faktycznie no ten sezon nie jest dobry, ale wiesz, mimo wszystko myślę, no nie wiem, to jest chyba jego 5. rok w Bostonie, czy coś koło tego. Myślę, że na razie ogólnie cały ten okres, no mimo wszystko należy go pochwalić za to. Natomiast no to, że ten sezon faktycznie wygląda gorzej, może się już coś wypaliło w tym organizmie. No nic, zobaczymy. W każdym razie, jeżeli chodzi o trenerów, to powiem tak. Bardziej widzę tych, których bym nie chciał, niż tych, których bym chciał. Bo jak widzę takie nazwiska jak Jason Kidd, które się pojawiają, no to aż mi karki przechodzą. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie naprawdę. To by była tragedia. No dobra, no to co? Mamy końcówkę sezonu, ostatnie 10 spotkań. Trzymajmy kciuki, żeby ta pozycja wyjściowa była jak najlepsza. No i co? No i niestety, ale playoffy będziemy oglądali w telewizorze. Może razem z LeBronem. Kto wie? Tak. Coś. Dobrze, niech sobie LeBron odpocznie w końcu. Zregeneruje się 5 miesięcy wakacji. Dobrze, dobrze. Także czas na podsum. Zbiera siły na następny Tak jest, sezon. czas na takie już ostateczne podsumowania tego sezonu przyjdzie nam prawdopodobnie w następnym podcaście. No co, no smutny trochę ten sezon. No. Kurczę, no nie spodziewałem się, że to się tak wszystko potoczy. No ale takie jest życie, no niestety. Trzeba wziąć na klatę. Mam nadzieję, że wrócą dużo bardziej zmotywowani na przyszły sezon i wypoczęci i będą chcieli coś udowodnić chyba nie tylko już sobie, ale chyba wszystkim. Tak. Mi się tak akurat przypomina sezon, to był bodaj 2006-2007, kiedy taki też podobny klimat, bo Lakersi zaczęli wtedy bardzo dobrze. Pamiętam, że mieli jakoś tak po połowie sezonu mieli bilans, zeszli na ponad 50 wygranych, Tak. a potem totalnie właśnie się posypali przez kontuzję. Też były plotki wymian z Jasona Kidda, do której nie doszło. I ostatecznie po prostu totalnie zjechali w drugiej części sezonu, dostali straszny wpiernicz w playoffach, po czym Kobe zażądał wymiany, więc to taki jest sezon chyba, który można porównać do tego obecnego. Podobny taki niespodziewany zjazd. No ale potem jak wiemy, no, Dobrze się to skończyło. wahadło się zaczęło w drugą stronę się, prawda, ruszać i skończyło się Gasolem, finałami, potem mistrzostwem, więc oby było tak samo tym razem. Ja tak jeszcze cały czas w głowie mi gdzieś tam dudni nazwisko West, Jerry West. I tak sobie myślę, że kurczę, odsyłam wszystkich do tych lektur związanych z Lakersami, Philem Jacksonem, Kobe Bryantem, które nawet przetłumaczone na język polski zostały wydane przez jedno z polskich wydawnictw, SQN. Bo tam było dużo takich ciekawych sytuacji opisanych pozaboiskowych. Wszystkie te takie konflikty na linii menadżerzy, zawodnicy, trenerzy, właściciele. I tam było fajnie wyjaśnione, dlaczego Jeremu podziękowano w Jeziorowcach. I tak sobie myślę, że żałuję czasami, że to wszystko się tak rozwija, bo spałbym dużo spokojniej, gdybyśmy mieli Jerego Westa na pokładzie. No to na pewno, no West to jest, no wiadomo, to jest jeden z najlepszych menadżerów w historii i gość, który no bardzo się do Lakersom zasłużył, no ale on też podobno nie był wcale łatwy we współpracy. No jak się zbiera tak silnych osobowości jak West, jak Phil Jackson, Gdzieś no musi, to tak. cóż, dochodzi do konfliktów, Tak. tak, i ktoś na tym końcu z tego, na tym straci, ktoś odejdzie. No szkoda, ale cóż, no stare dzieje. Teraz niby mówiło się, że West chciał wrócić, ale Lakersi go nie chcieli. No dużo, dużo teraz spada na to krytyki, no, na Ginny Buss, na Lakersów. No ja uważam, że no, nie jestem taki przekonany. No, on już ma, West ma już swoje lata. Mnie bardziej boli to, że Lakersi troszkę się zamykają, w ogóle nie szukają specjalistów z zewnątrz, tylko w tym swoim własnym kociołku. Więc no, nawet jakby był West, to ktoś musiałby też pracować pod No nim. To wie, jakby to było. o to chyba sami zawodnicy mieli pretensje do Luka Waltona. Nie wiem skąd ten raport się pojawił, u któregoś dziennikarza, mówiąc o tym, że zawodnikom nie podoba się to, kim otoczył siebie Luke Walton, że brakowało faktycznie tych specjalistów. Także to jest coś, o czym Tak. mówiłeś praktycznie chyba przez cały sezon.
Także nie wiem, w sumie to może Zgadza nas się. tam słuchają za oceanem, bo tak jak Tak. ostatnio mówiliśmy o tym, że warto zacząć tankować i zaczęli tankować, tak no, może wiesz, naszych służb. To ja teraz powiem, warto zgarnąć pierwszy pik. Ale to nie wiem, wiesz, w Los Angeles nas tam słuchają, ale czy w Nowym Jorku nas słuchają, to ciężko powiedzieć, Aha. no. No ja właśnie słuchaj, ja właśnie tak powiem, tylko zrobiłem sobie symulację loterii na tym, na No stronie i za którym tanka razem ci to. Lakersi wyszli z jedynką? No właśnie za pierwszym razem mi weszli na pierwszym, no. Okej. No mi za siódmym razem chyba wyszli na trzecim miejscu jakiś czas temu, ale to wiesz. A teraz na trzecim mi wyszli, kurczę, ale gdzie, to jest znak. Jest tak raczej. No Zobaczycie, dobra, zobaczycie tym wszyscy. pozytywnym akcentem, jeśli Tak. będzie wam się, drodzy kibice, Lakersów nudziło w off-season i w tych ostatnich spotkaniach, w których prawdopodobnie nie będziemy już widzieli za często LeBrona Jamesa i w ogóle chyba nikogo z tej podstawowej rotacji, gdzie JaVale McGee będzie mógł ustalać swoje kolejne rekordy życiowe, to polecam wam stronę tankaton.com bodajże, czy net. Com, tak? Gdzie możecie sobie robić symulację loterii. Jak traficie jedynkę z Jakersami, to bardzo wam się poprawi humor. No, naprawdę, polecam. To byłem ja, Rafał Niewiadomski. Ja również polecam. Andrzej Cymorek. I Andrzej Cymorek. Do następnego. Dziękujemy.